Blok wielki, 30 kilka metrów. Na bloku było 1200-300 ciężko chorych na biegunkę. Miałam 24 łóżka oddzielonych na izbę położniczą. Przyjęłam pierwszy poród u cyganki, której dziecko jako pierwsze zostało przy życiu, bo przedtem wszystkie dzieci były niszczone, topione. Porodów było bardzo dużo, gdyż wciąż przychodziły transporty. Śliczne się dzieci rodziły, chętne do życia. Pierwsze parę dni niektóra matka troszkę karmiła, ale to było bardzo krótko. Ona nie miała odżywienia, nie miała po czym karmić. Matka była głodna, dziecko głodne. Dziecko przyjmowało taki wygląd biały, wapienny, pergaminowy. Wreszcie umierało. Matki strasznie płakały, wyły, skowyczały. Głos chyba szedł pod niebios. Pewnego razu doktor Mengele przyszedł i zażądał, gdzie jest ten numer. Akuratnie kobieta, która miała ten numer, była 2 godziny po porodzie. Więc powiedziałam do niego, że dopiero 2 godziny, jak ona rodziła. Spojrzał się, mówi, ja się o to nie pytam, ona ma wstać. Więc wstała, krew się leje, każe wziąć dziecko sobą. No, wzięła to dzieciątko, zarzuciłam koc na nią i prosto do wozu i zawiózł ją z tym dzieckiem do krematorium. Nie wróciła już więcej.